Cześć wszystkim, więc dzisiaj mam dla Was nowy filmik i są to ulubieńcy listopada. W ostatnim miesiącu nie nagrywam ulubieńców, więc stwierdziłam, że pod koniec listopada nagram tych ulubieńców. No i tradycyjnie zacznę od kosmetyków, później przejdę o dziwo do jakiegoś ubrania. U mnie to jest rzadkość w ulubieńcach, ale tak, tym razem będzie. Później będzie jeden sprzęt i na końcu tradycyjnie muzyka. Pierwszy kosmetyk jest to krem do rąk z Garniera, intensywna pielęgnacja, przeznaczona jest do skóry bardzo suchej i jest to mój największy ulubieniec, przysięgam. Najlepszy chyba, jaki dotychczas miałam. Ten krem jest naprawdę rewelacyjny. Ja naprawdę mam wielkie problemy z dłońmi, gdyż w okresie jesień, zima, rok, nawet wiosna, lato, czyli przez cały rok miałam ręce suche. Przez cały rok używam mnóstwo kremów do rąk, naprawdę te kremy mam w torebce, na biurku, koło łóżka, wszędzie, żeby zawsze smarować te ręce. No i niektóre kremy lepiej działały, niektóre gorzej, ale jeszcze żaden nie działał tak jak ten krem. Naprawdę. On jest tutaj już z allantoiną. Zatem zwróciłam na niego uwagę, bo był na promocji chyba z 12 na 8 jakoś tak. Naprawdę kupiłam go za niezbyt duże pieniądze, a jest rewelacyjny. Ręce miałam po nim tak miękkie, od razu po tygodniu używania, nawet nie, po pół tygodnia używania takiego codziennego, tak mniej więcej dwa razy dziennie, ręce były o niebo lepsze. Więc jeżeli ktoś naprawdę ma też takie suche ręce jak ja i ma problemy, zwłaszcza, że teraz jest zima, no to naprawdę ten krem mogę Wam serdecznie polecić. I kolejna rzecz już z kolorówki jest to puder z Maybelline Fini Matte, o którym już Wam mówiłam w holu. Ja tu mam numerek 30, poprzednio miałam 40. Obydwa kolory pasują mi idealnie. Jakoś szczególnej różnicy między tymi dwoma kolorami nie zauważyłam. Puder w normalnej cenie kosztuje około 30 zł, ale często można go dostać na promocji. Na przykład za jakieś 25, 20, naprawdę różnie, ale jeżeli już ta promocja jest, to się wtedy tym bardziej opłaca go kupić. Jeżeli ktoś ma skórę tak jak ja, że się świeci ciągle, bez przerwy, to naprawdę ten puder jest super. Naprawdę po tym pudrze się mniej świecę i mogę Wam go również serdecznie polecić. Ostatnia rzecz z kosmetyków jest to konturówka z Vibo. Chyba Wam nie podam koloru, bo nie mam tutaj. Taki ma kolor, już w holu również Wam pokazywałam. Jest tutaj razem z oszczytkiem, temperówką, strugaczką, jak kto mówi. Jest moja w sumie pierwsza konturówka, którą używam tak regularnie. Nigdy jakoś nie byłam przekonana, ale naprawdę bardzo polubiłam się z tą konturówką. Pomimo tego, że kupowałam ją tak po prostu, bo chciałam coś kupić na tej promocji, co była wtedy w Rossmanie, nic. Mojej kredki do ust, którą normalnie używam, nie było, więc stwierdziłam, że żeby chociaż trochę skorzystać z tej promocji, to sobie kupię chociaż konturówkę, jakąś wybiorę. No i wybrałam tą i powiem Wam, że jestem z niej naprawdę zadowolona, mimo tego, że to był taki zakup typowo przypadkowy. Utrzymuje się bardzo długo. Ja czasem na przykład maluję się nią przed 8, jak przed wyjściem do szkoły i wracam do szkoły na przykład o 14, 15 i ta kredka nadal ją widzę, pomimo tego, że kredka do ust, którą maluję całe usta, już znikła, to konturówka jeszcze trochę tam jest, pomimo tego, że w międzyczasie piję, dużo mówię, jem, to konturówka naprawdę bardzo długo się utrzymuje. I to już z kosmetyków wszystko. Dużo tych rzeczy nie było, wiem, bo nie chcę wymyślać jakichś produktów na siłę. A to są produkty, które naprawdę bardzo mi się sprawdziły i chciałam Wam o nich powiedzieć. Jak już wspomniałam, będzie też coś z ubrań. I tym razem są to buty. Są to Nike i kupa kłaków mojego pieska. Tak? To tak dodatkowo. Są to Nike Air Max 90 i od razu mówię, to nie są nowe buty, bo jeżeli jesteście moimi nowymi widzami, to może pomyślicie, że to jest jakiś nowy model czy coś, ale nie, to jest model sprzed 2 lat, tak mi się wydaje, sprzed 2 lat chyba, tak, bo kupiłam je wrzesień, październik 2 lata temu, tak, czyli w 2013. Jezus, ile to buty już mają. Dzisiaj wyciągam z szafy tak na jesień, zimę, dlatego że ich ogromnym plusem jest to, że są całe czarne. Tutaj mam tylko takie elementy czerwone. I właśnie przez to, że są czarne, to jak jest taka właśnie pogoda, jaka jest teraz, że deszcz, jakieś tam kałuże, błoto i tak dalej, no to one są ciemne i jakoś szczególnie się nie brudzą. A jak na przykład mam białe buty,
nadal trochę gorzej z tym. Poza tym, no, kiedyś pamiętam, jak miałam obsesję na punkcie maksu, że po prostu miałam 3 czy tam 4 pary jedną stop, tylko w maksa chodziłam. Poza tym są też ciepłe, naprawdę zawsze nogi mam w nich ciepłe i nie jest mi w nich zimno. Co do sprzętu, no to może część już z Was wie, że mam nowego laptopa, dlatego że mój stary, z którego byłam naprawdę bardzo zadowolona, niestety już zaczął się psuć. Nie mogłam też zainstalować żadnego normalnego programu tam do przerabiania filmików i naprawdę męczyłam się już z tym, bo ja naprawdę długo myślałam nad nowym laptopem, jaki chcę, miałam opcje jakieś tam. Najpierw to chciałam w ogóle też Sony Vaio, tak jak mój poprzedni laptop, ale okazało się, że już nie produkują. Później myślałam nad MacBookiem, ale jakoś nie byłam do końca przekonana. I zbierałam dużo opinii. Później myślałam też nad jakimiś innymi, ale jakoś nic konkretnego mi się nie spodobało. No i tak jak już mówię o tym MacBooku, no to dużo właśnie opinii o nim zbierałam. Pytałam się znajomych, jakim się sprawdza. Chodziłam do iSpotu, dopytywałam się, bo wiem, że to nie są małe pieniądze i nie chciałam kupować na szybko, chciałam dokładnie się dowiedzieć. No i jednak postawiłam na jabłuszko. I uwaga, nie hejtujcie mnie, dlatego że nie kupiłam go ze względu na to tutaj, tylko ze względu na to, co ma tam w środku. Głównie chodziło mi o iMovie. Jest to naprawdę dobry program do montowania filmików, z którym polubiłam się od razu. Nie miałam jakoś szczególnie problemów z ogarnięciem go. I pomimo tego, że długo zwlekałam z tym kupnem, to cieszę się, że na niego postawiłam. Bałam się też trochę tego, czy dam radę ogarnąć ten cały program. To było jednak dla mnie coś zupełnie nowego. Pracowałam na Windowsie i nie miałam styczności za bardzo z tym iOS-em, ale jednak zaryzykowałam. Pani powiedziała, że szybko ogarnę, że to naprawdę nie jest takie trudne, jak się wydaje. I miała rację, naprawdę. Ogarnęłam to po 2 dniach. Przez pierwszy dzień pamiętam, że się strasznie wkurzałam na tego laptopa. Już byłam zła, że go widziałam. Chciałam zmieniać z powrotem na Windowsa. Ale naprawdę teraz jestem z niego bardzo zadowolona. Także jeżeli ktoś się zastanawia nad zakupem MacBooka, to mogę z czystym sercem polecić. I przyszliśmy do muzyki. Pierwsza piosenka, po prostu nie mogłam się doczekać, jak wam o niej powiem. Jest to Justin Bieber, Love Yourself. Ja w tej piosence przysięgam, jestem zakochana. Ja jak ją usłyszałam pierwszy raz, to ja już się w niej zakochałam i od tego czasu non-stop jej słucham. Słyszała już ją moja cała rodzina, bo ona non-stop chodzi. Ale to moja mama ją polubiła, stwierdziła, że jest całkiem spoko, więc mogę ją wam naprawdę polecić, bo piosenka jest genialna. Oczywiście zaraz ją wam puszczę. I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I druga piosenka też Justina, jest to Sorry. Ta piosenka chyba od razu podbiła internet, jak Justin ją opublikował, bo naprawdę piosenka również jest genialna. I na pewno już ją też znacie i nieraz o niej słyszeliście, ale no też musiałam o niej po prostu wam powiedzieć. Is it too late now to say sorry? Cause I'm... Zapraszam was do opisu, tam znajdziecie jak zawsze wszystkie social media. Kończę, co było waszym ulubieńcem w ostatnich 2 miesiącach i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa! Say sorry, cause I'm missing more than just your body.